Radio w net, www wnet www.net.fm Kobranocka, kocham się jak Irlandię, a tymczasem w poranku wnet jest godzina 9.12 radio dwóch stoli z Warszawa 878 kraków 95.2 i na całym świecie wnet.fm i na całym świecie będzie można teraz posłuchać rozmowy, a naszym gościem jest pan poseł Marek Jakubiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak pan poseł widzi siebie teraz w tych nadchodzących kampaniach wyborczych? Czy pan będzie z jakiejś listy startował do kolejnej edycji no. polskiego parlamentu? Jak wszem i wobec wiadomo, organizuje Federację dla Rzeczypospolitej. To będzie partia polityczna. Tutaj w Państwa radiu już kilkakrotnie o tym mówiłem, że to partia dla normalnych ludzi. Więc bardzo ciekawe zjawisko będzie. Natomiast szczerze powiedziawszy, to bardzo dynamiczna sytuacja jest, tworzą się koalicje formalne, nieformalne, koalicje mające na celu jedynie zbudowania list wyborczych do Parlamentu Europejskiego, na przykład. No ale z tym mam jakiś problem wewnętrzny też mam, dlatego że ja rozumiem, że Unia Europejska się nie podoba, mi się też nie podoba Unia Europejska w takim znaczeniu, jaka, jakim dzisiaj istnieje. Natomiast ja jestem Europejczykiem. Państwo są Europejczykami. Ja nie rozumiem, jak można wyjść z Europy. Ale ktoś chce wyjść z Europy? No, koalicja, która się tworzy po prawej stronie, a więc Ruch Narodowy, Korwin-Mikke, pan Braun-Grzegorz i jeszcze parę osób tam predestynuje do, do bycia w tej koalicji. Chcą po Lexitu i to wyraźnie już w tej chwili definiują. No to, to jest taki cierń, który pozwala, każe mi myśleć jak ja się mam z tym pogodzić, po prostu, gdyż ja jestem absolutnie przeciwnikiem pozostania w Unii, tylko zmodernizowania Unii. Ja jestem nie przeciwnikiem, tylko jestem zwolennikiem pozostania w Unii i zmodernizowania Unii. No to może powinien pan dołączyć do Wielkiej Europejskiej Koalicji. Tam będzie PO, i SLD, i PSL, wszyscy tam będą. Niech chce pan tam razem z nimi do tej Europy bronić tej Europy, żeby nie było właściwie. Oni chcą bronić tej Europy, która jest dzisiaj. Która jest protek protekcjonistyczną Europą, etatystyczną, paskudną Europą, którą definiuje jako szczyt biurokracji i głupoty. I ja po prostu takiej Europy sobie nie wyobrażam. Natomiast moją rolą, jako odpowiedzialnego polityka, jest głosić taką tezę, że da się to naprawić. Musimy w to wierzyć. Bo w co innego wierzyć? Pytam, jak taki Juncker występuje i mówi, że jak się nie połączymy, to będzie wojna. No to co to jest, o co znowu? Po 13 było przemówienie? Czy pan sądzi, że taki zjednoczony blok tej całej opozycji antypisowskiej jest możliwy, że powstanie rzeczywiście taka jedna duża siła, która będzie walczyć z koalicją rządzącą? Na pewno będzie przeciwwaga. To bardzo będzie przypominało. Pan sobie pozwolił dzisiaj szydzić z wyborów warszawskich, proszę pana. A ja chcę panu powiedzieć, Żaraz że. to było Trochę <laughs> Ja panu powiem, że ten walec, który przejechał kilkunastu kandydatów, w tym i po, po, porządnych kandydatów na prezydentów Warszawy. Będzie podobnie działał i w tym przypadku, może nawet bardziej. Czyli tutaj e, powiem, że te wszystkie dobre humory, które są po stronie małych ugrupowań e, politycznych, e, raz, dwa, uśmiech zginie z ust, jak wyjdą pierwsze e, sondaże, ale już przedwyborcze e, i zobaczcie Państwo, jak ten walet działa. To są dwa ugrupowania dzisiaj, albo się dołączy do jednego, albo do drugiego. Czy nauczony w takim razie bolesnym doświadczeniem tego walca, który przejechał się po Warszawie, chce pan dołączyć do któregoś z tych dużych bloków, na przykład do koalicji rządzącej? Nie wykluczam niczego. Natomiast, natomiast sytuacja jest taka, przeze mnie jest tak zdefiniowana, jak właśnie przed chwilą powiedziałem. Będą tylko dwa obozy. Ten środek niestety zaginie, dlatego że ta główna narracja, ten, ten spór o Unię Europejską będzie się toczył pomiędzy dwoma ugrupowaniami i prawdę mówiąc, nie daje cienia szansy nawet tym mniejszym ugrupowaniom. A, to mniejsze ugrupowanie, które pan w tej chwili zakłada, to tam jest, kto? jak są już jacyś ludzie, jest tam pan, kto, ktoś poza nim, są jacyś znani działacze, są jacyś ludzie doświadczeni politycznie? Są też doświadczeni politycznie, natomiast 3000 członków mamy już w tej chwili zaewidencjonowanych, w tej chwili jest w rejestracji partia, czekamy, tak więc sądzę, że niebawem będziemy mogli wystartować już formalnie, ale już bazy na stronie internetowej Federacja dla Rzeczypospolitej czy pospolitej rp.org już można się zaewidencjonować i już współdziałać. Tworzymy program, już grupa programowa powstała. E, za chwilę, dosłownie za chwilę już e, struktury we wszystkich e, województwach mamy i okręgach wyborczych. Liderzy ugrupowań politycznych mają to do siebie, że muszą odpowiadać na różne pytania. Pojawiły się w debacie publicznej informacje, że pan był członkiem PZPR-u. Mhm. Był pan czy pan nie był. No to jest trudna sytuacja. Cały czas to mówię, ludzie, nie, nie, nie chcą w to uwierzyć. Jako 19-letni y, y, chłopak, oczywiście napchany y, książ książkami Fidlera, y, chciałem być pilotem. No, Trafciał, że skrzywienie kręgosłupa które później się okazało, że jednak był prosty, spowodowało, że mnie z dęblina odrzucono, poszedłem do szkoły chorążych wojsk lotniczych tam po roku, po tej unitarce, po tych trzech miesiącach, po prostu z automatu nas zapisywano jako kandydatów do partii. Ja pamię pamiętam to pytanie, czy ja jestem członkiem, czy nie. Wtedy mi odpowiedziano, że nie. Otóż to było chyba budowanie takich statystyk i tyle. W pułku bojowym nigdy nie byłem na żadnym zebraniu. Nie, jakby nie tworzyłem, nigdy nie byłem żadnym, nie miałem Partyjnej legitymacji. Nie płaciłem żadnych składek, więc po paru latach ktoś mnie wezwał tam z oficerów politycznych i pyta się, dlaczego Jakub, jak wy się rozumiecie, ukrywacie. Więc ja wtedy również powiedziałem, że nie chcę być w partii i tyle, no to co ja mam powiedzieć? No, na tym odmowie paszportu przypominam, że 91 rok to już była demokracja i mi jako jedynej osobie, która wystąpiła wtedy o paszport, bo ja chciałem wyjechać wtedy za granicę, odmówiono wy wydania paszportu z jakiegoś powodu i założono mi teczkę w IPN-ie. Nie w IPN, bo wtedy nie było IPN-u, ale teczkę mi. E ale w 91 roku tak. ktoś panu teczkę założył? Tak. Ale kto panu założył teczkę, no, nie, teczkę nie, nie w 91 no. roku? Wtedy to już było... Jeden papier jest tylko tam wsadzony. To jest dokładnie odmowa e wydania mi paszportu. Oczywiście trzeba też państwu wiedzieć, że e w wcześniej, dwa miesiące wcześniej, ja do dostałem się na studia. Chciałem studiować. Wtedy mi odmówiono tego studiowania. Po Pierwszy raz, no pyskaty byłem, e, człowiek skrzydeł dostał jakiś i byłem pierwszym, który odszedł z wojska, za mną 40 paru, pozwolono odejść z wojska. Dwukrotnie składałem, e, e, prosiłem o zwolnienie z wojska, dwukrotnie mi odmawiano, więc no wiecie państwo, no byłem i nie byłem. No, jeżeli tam ludzie chcą powiedzieć, by, czy byłeś, no to byłem, no ale czy byłeś członkiem partii? Nie byłem członkiem partii. Znaczy, jako historyk, nie do końca tą rozmowę, ja też... tą odpowiedź rozumiem, ale to rozumiem, że to To proszę zadać życie mi na następne była. pytanie, jakieś, no, wyjaśniające jeszcze, no. Nie, no to 40 lat temu y, młody człowiek podpisał jakiś dokument. W życiorysie napisałem, że jestem kandydatem na y, członka partii. Tego nie ukrywam, bo i y, redaktor Mazurek mnie pytał, też o tym mówiłem. Nie ukrywam tego. Y, I tyle, no C cóż ja mam powiedzieć, no. Dobrze, zostawiamy... Ani żadnej funkcji nie pełniłem niczego. Jedyne, co y, się przysłużyłem y, partii, to z, y, wyrzuciłem na bitweb jakiegoś sekretarza, bo był pijakiem. No. Ale to jak pan wyrzucił jakiegoś sekretarza, to pani na tej partii była. Nie, nie twierdzę, że to było Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Nie, ja byłem przewodniczy, ja byłem takim społecznym inspektorem w jednostce wojskowej. I żołnierze do mnie przyszli, złożyli mi pisemne oświadczenie, że e, e, pierwszy sekretarz, kapitan zbiera pieniądze na wódkę. No to co chorąży wtedy mógł zrobić? Zwywaliłem na zbity łeb pana kapitana i wtedy byłem sam i cała jednostka była przeciwko mnie. I tyle, no, taki byłem, taki jestem. Zostawimy tą sprawę w takim razie w tej takiej słynnej wymianie zdań z Pawłem Kukizem, która już trochę przeszła chyba do legendy polskiej debaty publicznej, po której pan ostatecznie przestał być członkiem klubu Kukiz 15. Tam między innymi poszło o ocenę posła Andruszkiewicza. No, pan pojechał sobie na wakacje, a tu posła Andruszkiewicz narobił <laughs> trochę hałasu w polskiej polityce. Jak pan ocenia jego młodzieńczy awans? Pan pojechał sobie na wakacje, a tu się takie rzeczy... Oczywiście, że ja nie mam wpływu na to, mój wyjazd na wakacje nie ma nic tym wspólnego, natomiast dziwi mnie ten hejt nieprawdopodobny, szczególnie po stronie platformowatelskiej, bo ja bym chciał się zapytać, jeżeli mówimy o kompetencjach i jeżeli nawet Paweł Kukiz o kompetencjach mówi, albo Tyszka mówi o jakichś kompetencjach, to czy oni mają kompetencje? Czy to jest tak, że muzyk ma kompetencje do tego, żeby budować politykę? A, a może historyk sztuki ma kompetencje do tego, żeby być marszałkiem Sejmu? A może to jest, zadajmy takie pytanie, jeżeli, jeżeli mamy Platformę Obywatelską, to pytam się, a Trzaskowski, to nie ma takiego samego wykształcenia przypadkiem co Andruszkiewicz? I on miał kompetencje, żeby być wiceministrem cyfryzacji? A przepraszam, pani Kopacz, Platforma Obywatelska dzisiaj, bo przez. Z, do ZSL-u najpierw wstępowała, to pytam, to czy y, pediatra, lekarz, y, który się zna na chorobach dziecięcych, y, y, może być premierem? Ma kompetencje? A najlepszy przykład klich, psychiatra. Y, czy może być ministrem obrony narodowej? Więc o czym my mówimy w ogóle? Pan premier Morawiecki podjął decyzję. Pols państwo polskie to jest pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, którego prezesem jest dzisiaj premier. Premier podjął decyzję, że daje szansę wykazać się młodemu człowiekowi w zakresie wykonywania jakichś powierzonych mu obowiązków. On to oceni. Co nam do tego? Ten hejt, te, e, jakiś amerykańscy Żydzi się wypowiadają, czy to jest jakaś paranoja po prostu. E, młody człowiek dostał e, e, ambitne cele do wykonania i koniec kropka. E, pan premier jest od e, opiniowania jego wyników pracy, a nie Jakub, czy ktokolwiek inny. pytam się, gdzie jest koniec hipokryzji? Tu nawet pojawiły się informacje, to ze strony głównej partii opozycyjnej, że pan Andruszkiewicz wręcz ma jakieś związki z Rosją, padło słowo nawet o agenturalności. Nie, to za, no, to, no, tak. Lewacki portal parę lat temu napisał taki jakby raport, kto, kto jest agentem wpływu, ale to jest ciekawa definicja, bo to nie chodzi o to, że jest agentem, tylko kto robi wszystko, żeby ktoś miał lepiej, nie? I teraz ci lewacy też w demokratyczny sposób mają prawo mieć własne zdanie. Ale czy dzisiaj powoływać się na to, to też nie jest hipokryzja? Dzisiaj napiszemy raport na jakimś portalu. Na przykład agenci wpływu y, Ukrainy. Jest lista? Pewnie by się znalazło. No i proszę bardzo. I można? I teraz w drugim końcu Europy ktoś się będzie na to powoływał. No, więc paranoja. No po prostu nie wpadajmy w, w jakiś ten. Oczywiście ABW sprawdza każdego kandydata na ministra, e, zanim, zanim dojdzie. Ja się pytam, gdzie ABW było, jak bo niego, e, na przykład na, na, na ministra e, wsadzali. To co nie sprawdzali jego przeszłości? A może to jest ciąg dalszy tej przeszłości? No, ja nie mam pojęcia. Natomiast prawda jest taka, że nie popadajmy po prostu w wariactwo jakieś. No. Nie badajmy wariactwo. Tutaj niektórzy komentatorzy sceny politycznej mówili, że to jest taki pomysł tutaj ze strony Premiera Prawa i Sprawiedliwości, żeby przyciągnąć do siebie część elektoratu młodych narodowców, część tych takich młodych, dosyć radykalnych, ale o pewnym patriotycznym instynkcie ludzi. Czy pan sądzi, że ten zabieg jest możliwy? Myślę, że nie, myślę, że nie. Dlatego, że Paweł, a pan Adam Andruszkiewicz, pan minister Andruszkiewicz, z, z tymi środowiskami typu ONR, Ruch Narodowy i tak dalej, raczej na stopie jakiejś wojennej jest. Tutaj wręcz ta narracja pana Winickiego, który na miejscu Andruszkiewicza oczywiście byłby kompetentny, ale Andruszkiewicz nie jest kompetentny, więc zapewne ta narracja, która dzisiaj wskazuje na to, że oni się wstydzą za niego, na przykład powoduje, że myślenie takie musi być błędne z, z samej natury, nie? Politycy klubu Kukiz 15 pytanie o koalicję zawsze odpowiadają, że to nie zależy, zależy od tego, oni z każdym są w stanie program i w ogóle nie patrzą na żadne tutaj personalne kwestie, tylko przy kim będą mogli realizować swój program. Tam się pojawił wręcz nawet takie wypowiedzi, że spokojnie też sobie wyobrażają koalicję, na przykład z Platformą Obywatelską. Jak pan sądzi, jakie, jaka będzie dalej przyszłość tego? Znaczy ja patrzę po, po sobie, no. proszę zobaczyć, w ruchu Kukiz 15 już e, o rysie prawicowym, narodowym nie został nikt praktycznie. E, 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 więc pytam się gdzie Kukis idzie? Dlaczego ja przeszkadzałem w KUKIS 15, bo ja zostałem wypchnięty. Dlaczego ten rys. I Paweł Kukis końcu, na końcu powiedział, podsumował to w ten sposób, że Jakubiak był tą osobą, która spowodowała, że mówi się o nas jako przystawka Pisu. No to, przepraszam, to czyją przystawką teraz będą? jeżeli Paweł zdefiniował to w ten sposób. Więc z logicznego punktu widzenia, takiego pragmatycznego, jeżeli usuwa się wszystkich ludzi, którzy mają narodowe poglądy takie prawicowe, to kto w Kukiz 15 zostaje, pytam. I gdzie Kukiz 15 dryfuje? Oczywiście, że dryfuje w stronę platform Obywatelskiej, bądź SLD, bądź PSL-u. W każdym razie sam Kukiz 15 nic nie zrobi. A mówienie o tym, że będziemy jakimś języczkiem uwagi, że będziemy szantażować rząd w lewo albo w prawo, jak będzie PO, to będziemy stawiać tu warunki jakieś tam, to to są Zwykłe szantaże polityczne, na które ja się nigdy nie chciałem zgodzić. Czyli tak, z jednej strony nie ma już ludzi o poglądach narodowych, pana zdaniem w klubie z 15. Z drugiej strony młodzi narodowcy wchodzą w sojusz z Korwinem, co im gwarantuje idealnie, że ich nikt nie będzie poważnie traktował. To właściwie jaka jest w Polsce przyszłość ty dla tych wyborców, którzy mają poglądy narodowe, którzy jakoś chcieliby tutaj nawiązywać do tego typu emocji. W ja muszę ]cie. wszystko to przetrwać jakoś. To znaczy, to jest tak, że ja tą ofertę złożyłem. Natomiast proszę zauważyć, że chronologia działań jest taka, że wszystko za moimi plecami się dzieje. Czyli inaczej mówiąc, jak tylko jak wyszedł z z Kukiz 15 i zaczął mówić o tym, że trzeba zbudować front, natychmiast narodowcy z Korwinem podjęli tajną, tajne negocjacje i podpisali porozumienie. Przed nimi był jeszcze Leroy. Po nich jest Brown. Również beze mnie się odbyły te negocjacje. A teraz się patrzą na mnie i mówią, no to zapraszamy, ale gdzie? Skoro nie biorę udziału w ogóle w negocjacjach. To zajmijmy się na zakończenie tymi partiami politycznymi, które jednak mają szansę, że w tym parlamencie na pewno się znajdą. Podobno Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz łagodzić przekaz, będzie z powrotem centrowy, będzie próbować tutaj zawalczyć o ten mityczny środek sceny politycznej, czy jakby taki powrót do tych zabiegów z poprzedniej kampanii wyborczej. Czy pan sądzi, że to jest możliwe? Scena polityczna w Polsce się będzie polaryzowała. I te działania które, działania, które POKO podejmuje wobec PiSu i PiS wobec POKO, będzie ta scena Zjednoczonej Prawicy, będzie przyciągała do siebie, czy to się komu podoba, czy nie, i Platforma Obywatelska z drugiej strony. Wszystkie ugrupowania, brałem udział w takim programie, gdzie tak naprawdę nawet partia razem do Platformy Obywatelskiej już się przytula. Partia Razem na platformy Obywatelskiej, no to będzie ciekawie. Taki skrajnie lewicowy bardzo. Tu, tu HDC, tu Lewacy, y, tutaj PSL. Y, no to to się takie zało trochę robi, nie? A na wynik kampanii wyborczej co wpłynie? Czy właśnie te emocje polityczne, czy te takie podziały y, na to światopoglądowej, czy jednak będzie tak, że tutaj zadecyduje stan gospodarki? Absolutnie przegra, absolutnie przegra narracja polexitu. Absolutnie, dlatego że dzisiaj Polsce jedno, co, co jest zbędne, niepotrzebne i szkodzące, to jest budowanie następnych frontów wojen na scenie europejskiej. Trzeba łączyć i bardzo się cieszę, że pan minister spraw wewnętrznych Włoch przyjeżdża do Polski, negocjując w ten sposób chyba z prawem i sprawiedliwością jednak przyszłą koalicję w parlamencie. W parlamencie europejskim musi się coś zmienić. Dlatego, że to zlewaczenie to jest taka choroba, która powoduje, że zaczyna być to wszystko bardzo źle postrzegane. Jeżeli Macron nie może przyznać, że ma rozruchy na ulicach, to my już jesteśmy w takich oparach absurdu. Że bo, a, Timmermans mówi, a co się takiego dzieje we Francji, bo ja nie wiem niech, pan, niech pani mi powie, nie? no to my już jesteśmy w takich oparach absurdu, że po prostu zwyczajnie y, to trzeba przerwać jakoś, nie można w tym trwać Unia Europejska drukuje pieniądze, a oni je dzielą i, i wszystko jest ok, sobie podwyżki po, y, porobili jakieś absurdalne pensje biorą i teraz y, mówię o wysokości i oni trwają w tym Bizancjum proszę pana, ale tych dywizji już nie ma to jest, tak jak, to, to, to jest tak jak generałowie, którzy przegrywali wojnę, dowodzili nieistniejącymi już dywizjami. To tak samo Timmermans razem z Junckerem dostają papiery, z których wynika, że jest świetnie. Natomiast prawda jest taka, że Europa się burzyć zaczyna. Nie wierzcie państwo, że to chodzi tylko o podwyżkę paliwa we Francji. Chodzi o całość polityki, o cały ten świat liberalny, który skręcił w opary absurdu. Absolutnie trzeba tą mgłę rozgonić rozgonić oparę absurdu no cóż, zobaczymy czy się uda Marek Jakubiak poseł na Sejm Rzeczpospolitej Powiem sobienego dnia życzę był posłem Por, gościem poranka wnet. czas na odrobinę <noise> ciężkiego roku Deep Purple o i to jest coś Radiownet www.net.fm